Ten sezon dla Manchesteru United mógł być absolutną porażką, ale nie ukrywajmy, zdobycie FA Cup to jest naprawdę super osiągnięcie. No i jakby tak popatrzeć na to z takiej strony, no to mamy FA Cup i mamy Ligę Europy. Czy to jest moja ulubiona liga? Absolutnie nie. Natomiast to tak jakby zająć piąte miejsce w lidze. Do przełknięcia? A sam finał z Manchesterem City, jak dla mnie, idealnie rozegrany. Brawo drużyna, brawo trener. No ale dzisiaj, moi drodzy, spotykamy się, żeby zobaczyć, jak Manchester United będzie wyglądał za 15 lat, gdy mamy takie talenty jak Maino, jak Garnacho, jak Amad, jak Højlund. Jak dotrą daleko z United? Czy dotrą daleko z United? Czy sam zespół będzie w stanie zdobyć coś więcej? Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami 15 lat Manchesteru United. I tak obecnie wygląda skład, który tak naprawdę zakończył sezon takim z małymi, powiedzmy, zmianami, no bo mamy Højlunda. Patrząc na ten ostatni mecz finałowy, pucharowy, no to zamiast Højlunda był taki McTominay, formacja była też troszeczkę inna, bo było 4-2-2-2 tak naprawdę. To są mniej więcej zawodnicy, którzy grali, atakowali, no i walczyli do samego końca. A my dzisiaj, nie ukrywajmy, będziemy patrzeć na Maino, będziemy patrzeć na Garnacho, będziemy patrzeć na Amada oraz będziemy patrzeć na Højlunda. Oczywiście, wiemy, że Varane odchodzi, ale komputer o tym nie wie. Więc ja wszystko zostawiam i po każdym sezonie będziemy patrzeć, czy udało się Manchesterowi coś zdobyć? No i jak wygląda obecnie skład? Zaczynajmy. No i jesteśmy po pierwszym sezonie. Sezonie, który tak naprawdę został już rozegrany. Przypominam, Manchester United zajął 8 miejsce, ale wygrał FA Cup, tak? Więc jest gdzieś tam plus. Natomiast, jeżeli chodzi o mnie, o tutaj tą symulację, ja znikam z tego zespołu na sezon. Mnie tu nie ma. To, że wracam do United, żeby wszystko zobaczyć, no to jest oczywiście już inna sprawa. Natomiast ja nie mam wpływu na to, co dzieje się w tym klubie. Tak chcę tylko zaznaczyć, żeby było wiadomo. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy oczywiście od tabeli. Od tabeli, czyli gdzie to tak naprawdę wszystko, no, będzie miało znaczenie. Trzecie miejsce, czyli jest zupełnie inna sprawa. Nie ma mistrza, ale jest trzecie miejsce, to oznacza Ligę Mistrzów w kolejnym sezonie. Bardzo fajnie. 73 punkty, bramek troszkę nastrzelanych. Zobaczmy więc potem oczywiście na skład sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast, no, nie jest to tak samo. Manchester City z Arsenalem walczyli o mistrza, chociaż przerwa i między nimi jest troszeczkę większa niż w realnym świecie. Dobra, idziemy dalej. Czyli FA Cup, no i tu już się nie zgadza. To Arsenal wygrywa. A to nie, Manchester. No dobra, wiadomo, o co chodzi, moi drodzy. Carabao, coś udało się zdobyć? Carabao zdobyte, więc coś jest. Pierwsze nasze trofeum, jeżeli chodzi o naszą symulację. Bardzo fajnie. No i oczywiście graliśmy jeszcze w Lidze Mistrzów. Czy jestem zbyt optymistyczny? Przekonamy się zaraz. Tak, jestem zbyt optymistyczny. Niestety, zobaczmy, gdzie United w takim razie z Barceloną odpadło w 1/8. Okej, ale z grupy wyszli. To ciekawe. A jeżeli chodzi o nasz zespół, jak to obecnie wygląda? Martinez nie podoba mi się tutaj z kontuzją Hakimi. Ja nie mam wrażenia, że on zawsze przychodzi. No ale dobrze, jest Hakimi. Sancho oczywiście jest na wypożyczeniu w Borussii. Zobaczymy, jak jego losy się potoczą. Mam nadzieję, że Martinezowi szybko ta kontuzja zejdzie. Rashford oczywiście jest. Oyarzabal też dołączył. Højlund, to jest bardzo ważne. Jest. Mamy Greenwood oczywiście na wypożyczeniu. No tutaj jak gra postanowi, to już zostawiam. Amrabat oczywiście wypożyczony tutaj nadal jeszcze jest z Fiorentiny i wątpię, żeby komputer go wykupił, chociaż zobaczymy. Jest Kobe Maino, który jest, no, zadowolony, gra od czasu do czasu, ale przyjdzie jeszcze na niego czas. Duża 74, bardzo fajnie, ale gdzie jest? Gdzie jest mój Garnacho? Jak wyśmialiście. Czy oni sprzedali mi Garnacho? No oni mi go do Lipska dali. No nic, będziemy obserwować też Garnacho, bo jestem ciekawy jego historii. Więc Garnacho od czasu do czasu będziemy patrzeć, w jakim jest klubie. Klauzula odstępnego dość wysoka, co też pokazuje nam, że pewnie się będzie dobrze rozwijać. No i Bruno Fernandes okazuje się najlepszym absolutnie zawodnikiem. 22 bramki, 7 asy, no to wszystko się zgadza. Bruno najlepszy, Højlund będzie pewnie rósł, jeżeli chodzi o overalla i jego ważność w zespole. Rashford coś tam nastrzelał, sezon pewnie lepszy niż ten obecny, ale mam nadzieję, że Marcus, może nie został powołany na Mistrzostwa Europy, wróci w takiej formie, że to będzie po prostu piękny sezon przed nim. Naprawdę liczę. No dobrze, moi drodzy, Carabao zdobyte, lecimy do kolejnego sezonu. Mamy koniec drugiego sezonu, więc zmierzamy oczywiście, żeby zobaczyć, co działo się w naszym tutaj klubie Manchester United. 8 miejsce. Słuchajcie, no, chciałbym powiedzieć, że nie ma opcji, żeby to się wydarzyło. 61 punktów, czy to nie jest nawet bardzo podobnie tyle, ile mieliśmy w tym sezonie jakby realnym. Ale się to wydarzyło. Liverpool na 7 miejscu, to jest ciekawe. Na 1 City to jest. Na 2 Spurs, na 4 Chelsea, to już widać. No, na 6 na przykład Wolverhampton. No dobra, no jest jak jest, tak? Jest jak jest. Może FA Cup. Jajajajaj, niedobrze. Nie ma nas za bardzo. Carabao znowu. Oj, no ale przynajmniej byliśmy w Lidze Mistrzów, co nie można powiedzieć o kolejnym sezonie. Jajaj, w półfinale z finalistą, którzy wygrali? Czy oni wygrali? Czekajcie. Milan wygrał, a my przegraliśmy
z nimi 3-4 w półfinale. No było tak niewiele, żeby sukces był tak piękny. Niedobrze, niedobrze. No dobra, zobaczmy w takim razie składy. Joshua Kimmich dołączył do Manchester United. Z takich pierwszych, co widzę, transferów większych. Casemiro jeszcze gra, Varane jeszcze gra. Sancho przyszedł i postanowił odbudować swoją karierę w Manchester United. Højlund 84, to jest bardzo ładnie. No dobrze, gdzie jest w takim razie? Tutaj mamy jeszcze paru innych zawodników. Pavlidis, co... Dlaczego? Nie wiem. Maguire, Vasquez, Maino, wypożyczony do obecnie Lorient. Tak, Lorient. Garnacho niestety już dawno poza zespołem. A ja nie widzę jeszcze Amada. Diallo został prawdopodobnie sprzedany. Mamy wielkie talenty, a wy się ich pozbywacie. Dlaczego? Natomiast cieszę się, że Maino nadal jest. Mam tylko nadzieję, że on za niedługo, już ma 77 overalla, wróci z tego wypożyczenia i on będzie grał naprawdę dużą rolę w naszym zespole. Że Casemiro na przykład odejdzie, nie? I Maino z Kimisiem i Fernandeszem, gdzieś by tak by to mogło wyglądać, nie? Jest jeszcze Mason Mount, który będzie się tam cisnął, niestety. Jankowicz w ogóle, 19-latek. Szybkie zerknięcie na sezon i Casemiro 11 bramek, Fernandesz 12. No to ja się nie dziwię, że to jak Højlund strzelił 9, 7 bramek, Oyarzabal 9, Rashford w ogóle 5, nie mamy napastnika. Tu potrzebny jest albo, żeby Rasmus Højlund się odpalił tak na maksa z Bruno Fernandeszem, no ale reszta tak nie może wyglądać. Potencjał jest, żeby nie było, potencjał jest, więc na spokojnie. Zobaczmy, jak będzie wyglądał kolejny sezon. Zmierzamy do trzeciego sezonu Manchester United. Przyszłość. Trzeci sezon w Manchester United. Czy jesteście gotowi na to, żeby mieć lepsze miejsce niż ósme? Ja jestem gotowy, więc lecimy oczywiście. Zobaczmy, jak to wygląda. Tabela, założenie się zgodziło, nie? Czyli lepsze miejsce niż poprzednie. Do tego top 6 Newcastle się dołączyło, bo tak poza tym, no to top 6 wyglądałoby jak top 6, Manchester najgorszy. No ale dobra, jest siódme miejsce, nie jakoś wybitnie, bo być może FA Cup? Nie. Wow, Carabao? Nie. No to dalszych nie ma co sprawdzić, bo nas nie było w nas ósmego miejsca w rozgrywkach jakichkolwiek. No nie wygląda to za dobrze. Zobaczmy w takim razie na nasz skład, jak to wygląda. Martinez i Højlund 87. No Højlund coś ma w sobie, to coś, no to mam nadzieję, że ma w sobie też więcej bramek w takim razie, no bo jak kończymy na siódmym miejscu, to coś musi nie działać. Bruno Fernandes nadal jest. Z nowych transferów Martinez, Rovella także dołączył, a jestem pytanie, nie sprzedaliście mojego Maino. Jestem zły. Słuchajcie, jestem zły. Jak można go sprzedać? Trudno, oni się dziwią, że nie wygrywają. Ale zobaczmy, gdzie jest. Zaczniemy od Garnacho, który dalej jest. O, mamy 84 overalla. Przynajmniej wiemy mniej więcej, co się dzieje. Klauzula odstępnego dość wysoka. Wartość 59 tysięcy. W Lipsku. Nadal. Okej. Okay. Raport gotowy, ale... Fajnie, że go obserwują. A Maino wylądował w Freiburgu. No nic. Jeżeli chodzi o bramki, no to Bruno Fernandes znowu strzela. Jadon Sancho nawet coś strzelał. No i Højlund w końcu się rozkręcił. 16 bramek. I pomimo tego, że wygląda to o wiele lepiej, to miejsce jakieś wybitnie lepsze nie jest. No mam nadzieję, że te nowe transfery jakoś finalnie dadzą troszeczkę więcej. I te oceny będą troszeczkę lepsze. I pozycja będzie wyższa. No dobra, czwarty sezon za nami. Trzeci sezon za nami. Czwarty przed nami. Miejmy nadzieję, że jakieś trofeum po Carabao wpadnie, bo... Proszę. Czwarty sezon za nami. Zobaczmy, co tu się dobrego wydarzyło. Ja widzę tutaj jakieś wydarzenia. Wydarzenia. No to sprawdźmy. Być może jakiś puchar, bo ja się nawet spodziewam, że puchar jakiś jest. Zobaczmy. Tabela. W takim razie miejsce drugie dla Manchesteru United. City nadal dominujące. No to jest niewiarygodne, na co oni są dobrzy. Ale drugie miejsce, no to jest coś, na co wszyscy czekaliśmy. Także cieszę się, że w końcu się udało to osiągnąć. Idziemy dalej. To jest FA Cup nie dla nas, dla City. Jak zawsze. Carabao Cup? Nie dla nas. Prawie, że dla City, ale tym razem dla Liverpoolu. No i czekajcie, czy ja dobrze zrozumiałem, że my walczyliśmy w Lidze Konferencji? No w sumie miałoby to sens, prawda? Zobaczmy. W Lidze Konferencji walczyliśmy, no i tam wygrane. No czy jest to coś wybitnego? Nie. Czy jest to sezon, który jest w końcu dobry? Drugie miejsce, no niby bez pucharu jakiegoś w krajowych rozgrywkach. No ale zawsze coś, co by rozpoczynało, miejmy nadzieję, ciekawą erę, dopiero w 2028. No ale dobrze, zobaczmy w takim razie na zespół, bo Højlund się tam naprawdę fenomenalnie rozwija. Fernandes jak trzyma w ogóle 87 overalla. Jak ja się cieszę, że my go będziemy jeszcze mieli przez taki długi, mam nadzieję, przez taki długi czas. Lisandro Martinez też kluczowy zawodnik. Sancho nadal walczy, ale nowych zawodników się pojawia strasznie dużo. Jedynie Højlund tak naprawdę był zawodnikiem, który nam się utrzymał z naszych czterech, których chciałem obserwować. Casemiro nadal gra, aczkolwiek overall już nie ten. Koke, Wryj. Varanda legra, słuchajcie. To jest ciekawe. Maguire rotacyjny. Eriksen nadal tu jest. Williams, pomimo tego, że to taki chyba bardziej na właśnie sporadyczne wystąpienie od czasu do czasu. Van den Beek, co on tu robi jeszcze? Przepraszam. No reszta zawodników, którzy mieli gdzieś tam jakieś perspektywy, raczej, no nie dostaną za wiele szans. To jest największy chyba problem, jeżeli chodzi o rozwój
John Evans? Co on tu jeszcze robi? O rozwój takich mniejszych zawodników, że mimo wszystko w symulacjach tworzy się ten jeden główny zespół, są transfery, ale ci niżsi albo zostają i mają 29 lat i 75 overalla, no albo po prostu są nieużywani. No dobrze, ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. Bruno Fernandes po raz kolejny fenomenalny sezon, Sancho po raz kolejny fenomenalny sezon, Rasmus Højlund bywało lepiej, ale jest coraz lepiej, tak? Kimmich coś tam dołożył, nie wygląda to jakoś fenomenalnie, na drugie miejsce bym powiedział. Ale bierzemy, oczywiście, podziękujemy, jak zawsze Bruno ratuje skórę. Piąty sezon w Lidze Mistrzów. Piąty sezon będzie ostatnim sezonem, w którym sprawdzamy jakby co sezon. Potem przeskoczymy do siódmego, ale o tym jeszcze powiem. Na razie lecimy do piątego sezonu. Zapraszam na piąty sezon Manchesteru United. Było dobrze, na dobrej trajektorii, więc zobaczmy, czy kontynuowaliśmy ten jakże dobry występ. Zobaczmy, centrala, tabela, tam szóste miejsce, no dlaczego? Co tu się stało? Ale proszę, Chelsea na pierwszym miejscu, Manchester City spadł z podium, znaczy na podium jest, ale z pierwszego miejsca. A my na szóstym miejscu, no wiecie, co ja myślę o tym. Znaczy nie wiecie, słabo. No dobrze, idziemy dalej, zobaczmy FA Cup. Nie, to jest Community Shield, dobra, czekajcie, Community Shield. FA Cup wygrane, coś jest, dobrze. Dobrze, w końcu jakiś puchar. Nie taki, którego bym oczekiwał, ale jest coś w końcu. Carabao. Przegrywamy w finale z West Hamem po karnych. A mogły być dwa puchary. Czy marzenia o Lidze Mistrzów są zbyt wyjaskrawione? Tak, przejaskrawione chciałem powiedzieć. My nawet wyszliśmy z grupy, a potem przegraliśmy gdzieś w 1/8 pewnie. Z PSG 6-3, okej. Okay. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy są w naszym zespole, Højlund się naprawdę fenomenalnie rozwija, tylko mam wrażenie, że albo znowu nie ma dostarczanych piłek, albo coś jest nie tak. Martinez, Kimiś i Fernandes jeszcze jest, ale Ugarte. Dembele do nas dołączył. Martinez się dobrze rozwija. Livakovic, proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem, że w wieku 33 lat Livakovic do nas dołączy. Skamaka, Tomiyasu. Co tu są Fernandes, Alvaro? Co to są za transfery? No dobrze, jest jeszcze Varan, który już miał odejść, ale jeszcze jest git. Czy jest Evans? Słuchajcie, nie ma już Evansa. To jest coś. Zobaczmy sobie jeszcze na zawodników, których chciałem patrzeć, czyli Garnacho i Maino. Alejandro Garnacho nadal w Lipsku, 87 overall i trzeba go było zostawić. I byśmy mieli naprawdę fenomenalnego, ale nie, musieliśmy go wyrzucić. 92 miliony euro wartości. Kobe Mainu. W Augsburgu 23 lata, ale no coraz chyba lepsze, no to, że go będę obserwował, to nic nie da niestety, no bo... A Diallo? Diallo w Barcelonie, no ale klauzula odstępnego jakoś wybitna nie jest, co by sugerowało, że jest on raczej takim co najwyżej zmiennikiem w tym klubie, ale zdecydowanie najciekawiej to poszło, przynajmniej w obecnej chwili, będziemy ich obserwować. Jak wyglądał piąty sezon w statystykach? Bruno znowu fenomenalny sezon, jak on odejdzie, to my mamy tak... My spadniemy na miejsce 10, przysięgam. Højlund 19-4, ale on tutaj to ciśnie bardzo mocno. Jadon Sancho, fantastycznie. No muszę powiedzieć, że się odbudował w tym United. Pelistri coś, ale ja tu potrzebuję takich zawodników, wiecie, no lepszych. Lepszych, po prostu. No dobra. Moi drodzy, szósty sezon ja sobie przesymuluję tak, żeby po prostu powiem wam, co się w nim wydarzyło, a w siódmym będziemy patrzeć na nowo, no bo do 15 jeszcze troszkę zostało, więc żeby to miało płynność, przeskoczymy z 5 do 7 sezonu, a o 6 wam po prostu opowiem, więc lecimy. Witam po 7 sezonie i moi drodzy, w 6 sezonie zajęliśmy 5 miejsce i nie zdobyliśmy absolutnie nic. Więc puchary były jakieś grane, to na pewno, natomiast jak one się zakończyły, przekonajmy się, tak czy inaczej, idziemy oczywiście pierwsze do naszej tabeli, a w tabeli 6 miejsce, no... No nie mogę nic powiedzieć więcej, niż United stał się absolutnym przeciętniakiem, jeżeli chodzi o wielkość klubu do tego, co osiągają, tak? Ciężko się to ogląda, ale walczą, będziemy walczyć dalej. Wierzę, że w końcu mistrzostwo wpadnie, chociażby miał być to ostatni sezon. Carabao nic, FA Cup nic. Wiem, że jeszcze chyba graliśmy w... Borussia Dortmund wygrywał, to by było ciekawe. Chyba graliśmy tutaj, tak jest, w ćwierćfinale Ligi Europy odpadamy, no i nie za ciekawie. Zobaczmy zespół. Højlund nadal bardzo dobry zawodnik, 89 i chyba 89 już nie przeskoczy. Baldanzi, okej, ktokolwiek to jest. Dembele, Martinez, ale tu już mało. Diogo Dalot jeszcze jest, mam wrażenie, że go nie widziałem aż tyle wcześniej, ale oczywiście fajnie, że nadal tutaj dla nas gra Sancho. Akanji jako taki transfer, którego wcześniej nie widziałem. Fernandes, no i to już jest schyłek tak naprawdę kariery Fernandesa i ciężko się na to patrzy, bo no obawiam się, że już takich liczb nie będzie wykręcał, zobaczmy. A jak on przestanie liczby wykręcać, to będzie oznaczało, że... Chociaż już chyba go nie widzimy tutaj. Mamy Højlund 18 bramek, Baldanzi,
który chyba go zastąpił 11 bramek. Gdzie jest Fernandes? Nie zagrał ani jednego meczu. Został absolutnie pozbawiony miejsca przez Tommaso Baldanziego. Coś tam zrobił ten zawodnik, więc miejmy nadzieję, że też w przyszłości jeszcze lepiej mu będzie szło. No dobra, moi drodzy, tam wytworzyła się tak naprawdę jedenastka bardzo mocna, a tam parę potem innych zmian. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć wam do zobaczenia po 9 sezonie. I miejmy nadzieję, że będę mógł wam powiedzieć, że coś się wydarzyło w 8. Trzymajmy za to kciuki. Mamy 2032 rok, Manchester United 9 sezon, który razem z wami mamy zamiar tutaj zobaczyć. Słuchajcie, w poprzednim sezonie, w 8, 4 miejsce Manchester United oraz Liga Konferencji, ale to raczej po spadku z Ligi Europy, o ile dobrze pamiętam. Więc no, jest trofeum, aczkolwiek no takie, którego raczej w Manchesterze nie chcielibyśmy widzieć. Czwarte miejsce, więc Liga Mistrzów była. Zobaczmy pierwsze oczywiście, jak tabela nam się tutaj posypała i co się wydarzyło. Trzecie miejsce, gdzieś tam powoli zmierzamy do tego, ile tu jest punktów przewagi Manchesteru City. Niewiele brakło, żebyśmy mieli drugie miejsce, ale jakie to ma znaczenie, kiedy to City jest tak dominujące. Arsenal się bardzo mocno posypał. Parę innych klubów też nie dało rady jakoś wybitnie sobie poradzić. No ale dobrze, no mamy trzecie miejsce, więc w Lidze Mistrzów nadal jesteśmy. Jakieś większe fundusze, coś tam i tak dalej, zobaczmy. FA Cup. Coś jest w końcu, FA Cup, zdobywamy puchar. Znaczy taki, wiecie, coś znaczący, nie? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Carabao? No nie, ale dobra, Liga Mistrzów, to by było coś. No nie, Manchester City. A my? Z Kopenhagą. Gdzieś już widziałem porażki z Kopenhagą. Widzę, że 8 lat później nadal to samo się będzie działo, tak? Fajnie. No ale pewnie zastanawiacie się, jak wygląda, wow, Barcola, zespół Manchester United po 8 latach tak naprawdę. No Højlund nadal tutaj jest, 29 lat, walczy ile może. Chociaż forma niby dobra, ale nie jakaś wybitna. Paru zawodników, no, których kojarzymy powiedzmy jako takich młodych, perspektywicznych, natomiast nie czarujmy się tych starszych, których pamiętamy z tego oryginalnego Manchesteru United, no Pelistri jest, no niech to będzie podsumowaniem. No już za bardzo nie ma, nawet nie dziwiłbym się, gdyby nie było już. Bruno Fernandes, on zostanie. On zostanie do końca w tym, jakby to było, to by było takie piękne, jakby Bruno Fernandes zakończył w Manchesterze karierę, ale niech wygra ligę do tego czasu, proszę, niech to nie będzie dokładnie taka symulacja jak teraz, no zobaczymy. Ja bym chciał jeszcze Garnacho zobaczyć Paris Saint-Germain, proszę bardzo, jak się rozwinęło, 87 overalla, to utrzymuje wartość, no troszkę niższa, bo już jest coraz starszy, ale PSG bardzo, bardzo ładnie. Kobe Maino, to jest Juventus, 87 overalla, bardzo ładnie, cieszę się za chłopaków, że tak naprawdę fajnie mi idzie, więc 27 lat, no oni są w tym samym wieku. Tutaj PSG, tutaj Juventus, Amad, Diallo, Crystal Palace, no tu już mamy 83 overalla, 29 lat. Wszystko fajnie, że mi overall wszystkich pokazuje, to doceniam. No dobrze, jeszcze statystyki. W Manchesterze, oj, tu brakuje bramek, no Højlund coś strzela, to jest okej. Okay. Pafundi, proszę bardzo, SPO, też tutaj całkiem sporo dołożył. Pelistri nawet się coś tam odpalił. Doświadczenie no już robi swoje, prawda? Proszę, nie spodziewałem się, ale karta, wyglądająca się fenomenalnie. Znaczy karta, piłkarz zawodnik. Także trzecie miejsce, czy jest szansa na więcej? Przekonamy się już niedługo. W takim razie czas na 10 i 11 sezon, w którym będziemy ponownie się widzieć. Do zobaczenia. Witam serdecznie, 2034 rok. Po 11 sezonie Manchester United zobaczmy. W 10 sezonie mieliśmy czwarte miejsce oraz niestety brak zdobytych pucharów. Więc gdzieś tam ta Liga Mistrzów się utrzymuje, nie jest to złe. Top 4, no ale chcemy więcej. Idziemy zobaczyć. Tabela? No cóż, a City na pierwszym. Wyprzedziło nas Leeds i Burnley. Halo, United. Co tu się dzieje? FA Cup wygrane przez City. Carabao wygrane przez Newcastle. No Liga Mistrzów była, ale no nie czarujmy się. Ale my z takim... Ajax wygrywa Ligę Mistrzów, wow. My przegraliśmy w ćwierćfinale z PSG, no tak... Ledwo, ale przegraliśmy. A ten zespół, no tutaj jeszcze Højlund trzyma to, że to wygląda tak jak kiedyś United. Natomiast reszta, typu Gordon, nowy. Hato, jak się tutaj rozwinął. Merlin, nowy. Douglas Lewis, tego się absolutnie, Joe Gomez. Nie spodziewałem się niektórych. Tutaj oczywiście Akanji, no już praktycznie 30, Akanji ma 38 lat. Wow, wow, to jest już ten rok. To jest już ten rok, w którym chyba parę osób zakończy karierę. Pytanie, kto tutaj zostanie sprowadzony, żeby walczyć o jak najwyższe trofea. Co ciekawe, w najlepszych strzelcach w obecnego sezonu jest Pafundi, Newerton, Miller, Duranville i Haaland jeszcze gra. I pomimo tego, że mamy zawodnika, który strzelił w teorii najwięcej bramek, 19, no to nie udało się wyjść wyżej niż 9 miejsce. Højlund też coś nastrzelał, ale też nie wybitnie jakoś. Pelistri coś nastrzelał, a reszta bardzo spokojnie. Bardzo nie najlepiej bym powiedział. Trzeba to przeżyć. Idziemy do 12 i 13 sezonu. Czy doczekamy się kiedyś mistrzostwa? Może być ciężko. 13 sezonów za nami. Moi drodzy, co wydarzyło się w sezonie 12? Trzecie miejsce, więc Liga Mistrzów i FA Cup zdobyte. Także mamy kolejny trofeum, co prawda
znowu jest to FA Cup, same puchary zdobywamy, ligi nie ma, Ligi Mistrzów nie ma, ale może to jest ten sezon, lecimy. Nie ma co zwlekać, zobaczmy w takim razie na tabelę, a na tabelę piąte miejsce. Bournemouth przed nami, West Ham przed nami, 71 punktów, żeby wygrać mistrza Premier League. Czy to jest niespotykane? Jeżeli chodzi o Community Shield, nie interesuje, FA Cup nie zdobywamy, Carabao nie zdobywamy, no Ligę Mistrzów, w której graliśmy, nie zdobywamy. Gdzie odpadliśmy? Ze Sportingiem. 0-3 ze Sportingiem w 1-8, wow. Czy Højlund jeszcze gra? Coś czuję, że jest gdzieś tam szansa na to, że Højlund zostanie z nami do końca tego odcinka, co bym nie powiem, było całkiem niezłe. Natomiast widzimy i tak stosunkowo dużo zawodników z niewygenerowaną twarzą, jeszcze takich młodych, którzy po prostu przyszli do Manchesteru United, stosunkowo młodych, tak? Także bardzo ciekawa sprawa. Jedynie Højlund trzyma tu ten jeszcze stary i Pelistri, jeszcze jest Pelistri. Może on jeszcze chwilę pogra. Jako ten stary zespół Manchesteru United. Kamara, Skipa tam widziałem. No naprawdę jest to bardzo ciekawe połączenie zespołowe. A Doku strzela najwięcej bramek, Smith Rowe, Lombardi, Tell, parę bramek też postrzelał. Jeżeli chodzi o naszą drużynę z drugiej strony, no to wygląda to następująco. Kto najwięcej bramek? Najwięcej bramek 16 Pafundi znowu. Højlund 14. Højlund nie potrafi się wybić powyżej tych, nie wiem, 16, 14, 16. No nie widziałem, żeby ani razu strzelił 20 bramek. Nie? No, przydałoby się, żeby powalczyć o te najwyższe cele. No teraz już jest troszeczkę już wiekowy, doświadczony, można by rzec. No zobaczymy, moi drodzy, to był 13 sezon. Przed nami 14 i 15, ostatni, podsumowujący. Czy jestem zadowolony z 5 miejsca? No nie. No nie mieni się w pięknych kolorach historia Manchester United, przynajmniej na razie. 14-15 sezon, lecimy. A więc, moi drodzy, 15 sezonów za nami. W 14 zajęliśmy 3 miejsce, wygraliśmy Ligę Europy. Ale co najciekawsze, wiecie, kto wygrał całą Premier League? West Ham, tak. West Ham wygrał przed Manchester United w tej symulacji, więc... Może ten 15 sezon, ostatni, okaże się najbardziej z sukcesami. Więc przejdźmy, zobaczmy, lecimy, tabela i... Pierwsze miejsce! Tak jest! Wygraliśmy Premier League, moi drodzy, nie spodziewałem się tego absolutnie. Nie wiem, ja wiem, że to jest tylko symulacja, ale 15 sezonów na to czekałem, żeby zobaczyć, że Manchester zakończy na pierwszym miejscu Premier League. Troszkę długo, ale się doczekaliśmy. I to nie jest wybitny sezon, 70 punktów, ale inni mieli jeszcze gorszy, tak? 21 zwycięstw, 10 aż porażek, ale tylko 7 remisów. Gdzie są inni? Manchester City na 6 miejscu, Chelsea na 7 miejscu, Liverpool, gdzie jest Arsenal? Arsenal na miejscu 11, a Sunderland, Luton i Crystal Palace zamykają tę ligę. To jest najlepsze zakończenie, jakie mogłem sobie tutaj wymarzyć. Piękna sprawa, to może jeszcze... Potrójna korona, za dużo, może za dużo, FA Cup, no nie, no FA Cup już nie, Brighton wygrywa, Carabao, West Ham wygrywa, okej, okay, ale jest jeszcze Liga Mistrzów, Liga Mistrzów, uwaga, Marsylia z West Ham, Inter, Monaco, co to jest za zestawy, to wygląda jak Liga Europy, przepraszam, a my z West Hamem odpadliśmy w ćwierćfinale, dobrze, że ich pokonaliśmy w lidze, bo to jest najważniejsze, ależ zakończenie, moi drodzy, Premier League zdobyte, my zobaczmy sobie jeszcze zespół, jak to na koniec wyglądało, czy mamy Højlunda, na sam koniec Højlund. Jest Højlund, utrzymał się w 2000, który to był 38 rok? Jakoś tak, Højlund nadal jest w Manchesterze United i to jest, jeszcze zdobywamy mistrzostwo, Højlund nadal tutaj jest, coś pięknego, prawda, coś pięknego. Hato, Miret, może zagrał swój najlepszy sezon na sam koniec, tak jak go prosiłem. To jest reszta zawodników, których ja kojarzę, no, Shorty? Nie wiem, jak dokładnie przeczytać tego zawodnika, no ale on był w Manchesterze od samego początku. Kończy karierę Bennett po tym sezonie, wcześniej. Kamara, no jego oczywiście kojarzymy. Unai Simon także jest. Douglas Lewis, 40 lat, ale on dalej gra. Szapoba dla niego. Idziemy sobie oczywiście jeszcze zobaczyć to, jak wyglądają statystyki zawodników. Jak wyglądały, a zobaczmy, kto był w top 5 tutaj, Teixeira. Haaland jeszcze strzela, Doku jeszcze strzela, ale im to nie wystarczyło, żeby zdobyć jakieś wybitne, ale widzę, że nie ma tutaj Højlunda. Co tam strzela w tym Manchesterze United? Højlund 13 bramek tylko, Miretti, Fabio Miretti, nowy Bruno Fernandes 16 bramek, ale jak to, tu nie ma bramek w ogóle, jak to, jak oni wygrali? Jestem zaskoczony to co najmniej, ale Højlund to jest nasz zawodnik, moi drodzy. Takiego zakończenia się absolutnie nie spodziewałem, ale cieszę się, że tak się to finalnie ułożyło. Ja wam dziękuję bardzo za ten wspólny odcinek z 15 sezonami Manchesteru United. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej jeszcze jakichś symulacji zobaczyć. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć, do zobaczenia. United!